Kiedy odpalamy? No cały czas palimy, o. Kolejny dzień pracy. Pan Andrzej spawa elektrodą. No ja dobrze. Nagrywaj. Mnie nie, na razie. Ścinacz będziemy w tej chwili zdejmować. Kolejny dzień pracy zaczynamy. Bo chcemy założyć sito. Chcemy jeszcze tutaj pomalować. Coś poprawić może. I wtedy jak już wszystko złożymy, założymy już z wałem jeszcze raz, chociaż wał by można było nawet i tutaj zakładać, na wiszącym. Ale tu już trzeba wieszaki wszystko porobić. Wał czeka. Będziemy malować jeszcze tu w headerze chyba te segmenty. Przy okazji jak będę malował tą kierownicę od ścinacza. Gorąco, upalny dzień. Kończy się pomału czerwiec, a my dalej robimy. No, sito mamy włożone. Tu się żeśmy trochę zastanawiali z panem Andrzejem, w którą stronę mają być te oczka. I chyba te oczka mają być jednak skierowane na dole, a u góry na stałe. Przynajmniej tak tutaj cień wskazuje po farbie. Tutaj też był dylemat z tym kątownikiem, czy ten kątownik ma być tak, czy odwrotnie. Ale chyba tak ma być. Prace trwają. Mamy pomalowane pod kładem. Panie Andrzeju, może te kalamitki byśmy zmienili na nowe? Nie, trzeba wsiąść. A ten materiał. Koniec wału nie trzeba pomalować na miodowo? Nie, będzie widać, że to jest inny. Niebezpieczny fragment kombajnu. Nie, no mamy wszystko ładnie tu poskładane. Wszystkie nowe śrubki daliśmy. I duże, i małe. Tutaj mamy specjalne śruby na klucz 18 ze słupów energetycznych. To są bardzo mocno cynkowane. Tutaj nieopodal 400 kW szło, to żeśmy kilka śrub sobie poszli, wzięli. Panie Andrzeju, tu prosta czy kątowa? Majster kazał kątową. Ale nie dał mi takiej, tylko dał mi taką. No bo tamta była 90 stopni, ta mamy 45. Może nie pasować. Nie wiem jak to koło tu będzie do tego, ale to się wymieni w razie czego tą kalamitkę. Nie wiem jak tu za kołem się będzie wchodzić, może tak będzie bardzo ciężko wchodzić. Dlatego problem. W takim przypadku, panie Andrzeju, trzeba odkręcić samą kalamitkę od główki. Albo tam są takie małe kalamitki. O, jest nawet kątowa. 90 stopni. Co? Inny gwint? No. Albo to jest ósemka, tam pan ma dziesiątkę. I nie ma dziesiątki kątowej? 90 stopni, to kręci pan tą stópkę. Jest, o, proszę. Tutaj mamy tak, belkę przecipnącą, ustawioną na dolnym tym. Na dolnej otworze. Tutaj mamy uregulowane tak prawie do samej góry. Nie wiemy dokładnie jak tą belkę tutaj ją dać w dół czy do góry, bo to od tego będzie zależało jak dużą powierzchnią będą się noże spotykać i pod jakim kątem. Na czas belką przeciwtnącą. Wszystkie nożyki są widzę naostrzone. Nie wiem czemu tak. Chyba nie są na przykład. Może nie wszystkie muszą być. Daliśmy nowe łożyska tutaj. PBF.
12,08, 40 na 80 na 18 rozmiary. To są łożyska dwurzędowe, wachliwe. Oba są nowe na ścinaczu. No nie przykręcona, ja ją wkręciłem. A tutaj prosta powinna być, bo tą będzie ciężko tak smarować. Wykręci pan ją. Zresztą tutaj tak będzie łatwiej atakować niż gdzieś tak z podwału. To jest klucz 11, tak? 12. Nie, 11 na kalamitkach jest zazwyczaj. Ta ma 12. Weźmie pan prostą. Podamy prostą. Kalamitkę prostą. Jest. Czy to jest ten sam? To jest to. Tu damy kątową, żeby za koło można było wejść, a tam damy prostą. Tu już mamy założone koło pasowe z dwoma łożyskami S. Tu mamy, tu jeszcze przyjdą kontrujące nakrętki i widać, jak ładnie ten uchwyt zasłania naklejkę w pół. No ale jeszcze to nie jest wszystko, bo nie wiem jeszcze, jak pałąki tutaj już są zasunięte, jak widać, do połowy. Już tam by się z tym zwieszakiem się tam nie zmieścimy, który tam wchodzi od pałąków. I teraz ten pałąk prawdopodobnie, jak jest taka sytuacja, to chyba jego damy tu do ramy. Albo na dwóch jakichś cybantach, panie Andrzeju. Cybanty takie zrobić, nie? Nie, takie blaszki trzeba dwie wyciągi przespawać. Ja bym tu już nic nie spawał, bo to jest bardzo cienka. To jest wbrew pozorom dosyć cienkie. Ja bym tu zrobił albo obejmę z płaskownika. Nie za bardzo. No można po prostu też nie, no dobrze, spawać. No taki ten jeszcze zrobić jeden i z drugiej strony na cztery śruby. No, ja mam taki płaskownik, przywiozłem szeroki specjalnie, żeby to zrobić. Tylko, że to za dużo tego. No to, bo jeszcze druga strona nas czeka. Bo z tamtej strony w ogóle nie mamy światła, mamy tylko kawałek blachy. Bo tutaj do tej pory to było coś takiego tylko. Bo tego nie będzie. Tu zrobimy taki sam pałąk, jak tam. On był tu, ale z racji tego, jak już to wszystko podniesiemy, zobaczymy, jak wyjdą nam koła pasowe i zamy te osłony płockie tutaj. I to, ten cały kulfon, co tu był, wszystko pójdzie wąt. Tu damy płocką budowę i tu damy płocką budowę. Zaraz panu to pokażę, bo pan widzę na razie zdziwiony. No i znowu nas noc zastała, tym razem bardzo późna noc. Lipcowa, nie, jeszcze czerwcowa. Ostatni dzień czerwcowej naprawy, bo jutro niedziela, to nie będziemy robić. Mamy zamontowany ścinacz, wszystkie śruby poskręcane, wszystko pasuje, belki przeciwtnące, belki tnące. Jeszcze tylko tak, tu musimy klin nabić, jak będziemy widzieć, że pas idzie prosto. No i będziemy wtedy już mocować osłony. Tu będą osłony nowego typu, płockie. Przyjdą na ten ścinacz, nie będą te kieleckie, bo te kieleckie to zasłaniają pół kombajnu, a ta będzie taka zgrabna, ładna, tylko na te dwa koła pasowe przyjdzie. Myśmy już tu przymierzali, no i będzie założony normalny pałąk, a nie coś takiego. Tu żeśmy z panem Andrzejem ustalili, jak te pałąki zamontować. Ta osłona też będzie. Ta część tylna też będzie zrobiona ładnie. Jeszcze nas czeka tu spawanie na tej ramie. I z tej strony też już pałąk będzie też ten zamontowany. Także dzisiaj były prace przy zamontowaniu psit, przy zamontowaniu też ścinacza. Tutaj te wszystkie śruby trzeba było nowe dać, dopasować te śruby, bo nic nie mieliśmy. Wszystko było wrzucone do jednego wora, wszystko jest nowe, ładne, świecące, ładnie. Ze słupów energetycznych i nie tylko, to jeszcze poskręcamy, pokontrujemy wszystko i będzie elegancko. Jeśli chodzi o te sprawy, tutaj ze ścinaczem i wtedy światła, osłony i mamy tutaj w zasadzie kombajn, jeśli chodzi o część tylną, zakończoną. Ścinacz będzie już chodził, światła będą chodzić, podczepiamy header, sprawdzamy, jak to wszystko chodzi, no i w pole. Żniwo będzie. To tyle z dzisiejszej tutaj relacji
z napraw. Z przygodami trochę, bo i trasa była, i ściano było.